Natomiast ja myślę, że Prigożyn, który miał być jednym z asów, dość niespodziewanie w tej grze stał się jokerem. Piotr Zychowicz, historia realna, historia naprawdę dzieje się na naszych oczach. Pucz w Moskwie, wagnerowcy pod wodzą Prigożyna zmierzają ku Moskwie. To już jest drugie dzisiaj wydanie specjalne historii realnej. Zanim przejdziemy do rozmowy z panem pułkownikiem Lewandowskim, na którą wszyscy czekali, błyskawicznie tylko kciuki. Pierwszy dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Legimi, biblioteka cyfrowa, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Pora zadbać o formę z KFD. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Najważniejszy kciuk historii realnej dla widzów. Dzięki, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Dzięki wam powstają, kochani, takie odcinki jak dzisiejszy. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy spodziewał się pan, że tak szybko kręcimy razem odcinek Bitwa o Moskwę? No nie, tym bardziej, że nie spodziewałem się Bitwy o Moskwę. Prywatna organizacja wojskowa po jednej, oddziały czeczeńskie po drugiej, wspierane ochotnikami z Ugandy. Tak, dodajmy, drodzy państwo, że no właśnie, wyjaśnijmy, że władze Ugandy zapowiedziały: Putin, don't worry. Jak będą kłopoty, to wyślemy ci posiłki. Oczywiście. Oni tam wyślą komandosów. No dobrze, ale teraz żarty na bok, bo sytuacja rzeczywiście jest naprawdę bardzo poważna i pasjonująca jednocześnie. Czy uważa pan, że Prigożyn, że wagnerowcy mogą zdobyć Moskwę? Pod warunkiem, że część generałów i to tych, którzy bezpośrednio dowodzą jednostkami najwartościowszymi, opowie się po stronie Wagnera. To jest warunek, bo tutaj jak gdyby znikoma, jakby się wydawało, interwencja sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na sytuację, no, wynika z przyczyn oczywistych, bo znakomita ich część zaangażowana jest w walce na Ukrainie. No i teraz czas minimalny dla brygady czy pułku, żeby przereorganizować swoje ugrupowanie bojowe do przemieszczenia w kierunku, powiedzmy, Moskwy, i wykonanie tego przemieszczenia, to jeżeli zrobiliby to bardzo sprawnie, bez nacisku ze strony ukraińskiej, a zakładam, że to będą jednak jednostki odwodowe, więc tego nacisku nie będzie, to jest nie mniej niż 3 doby. Więc takie jednostki, które mogłyby walczyć z Wagnerem, najwcześniej mogą się znaleźć w rejonie jutro wieczorem. No ale panie pułkowniku, ale to za późno. To jest za późno, przecież to jest wyścig z czasem. W momencie, kiedy rozmawiamy późnym wieczorem w sobotę. Informacje są takie, że już czołówki Wagnera są w obwodzie moskiewskim. Podobno 2-3 godziny od przedmieści stolicy. Nie ma 24-48 godzin na ściągnięcie sił z frontu. No tak nie do końca, dlatego że jednak tam działania opóźniające są prowadzone i jeżeli zgrupowanie wokół Moskwy będzie twardo walczyć, to oni są w stanie opóźnić Wagnera. Oczywiście będą mieli problemy, bo Wagner ciągnie sobą czołgi, czyli widzimy zestawy niskopodwoziowe z czołgami, ciągnie z sobą artylerię, w tym również przeciwlotniczą. To są weterani w dużej części zaprawieni w bojach. Przeciwko sobie mają taką mieszankę trochę OMON-u, trochę jednostek tyłowych. Co prawda w rejonie Moskwy trochę tych jednostek takich cięższych jest, ale relatywnie niewiele, bo jednak praktycznie wszystko, co się dało, zaangażowano do walki na Ukrainie, więc wydawałoby się to kuriozalne, ale w tej chwili Kreml nie bardzo ma czego użyć do takiego lądowego uderzenia na zgrupowania wagnerowskie. No ale może też oddziaływać artylerią rakietową, co się dzieje, może oddziaływać śmigłowcami, więc jak gdyby są w stanie jednak te działania opóźniać. Ale tak, kluczowe, co zrobią generałowie, taki na przykład Surowikin, który jest tu jednym, moim zdaniem, z głównych obecnie graczy,
I pytanie też, na ile jednostki, które są w Rosji i są zdolne do szybkich przemieszczeń, czyli jednostki specjalne, specjalizacji i WDW, bo jednak one nie wszystkie są na froncie, o ile będą skłonne z Wagnerowcami walczyć. Na chwilę nie wiem, na ile rzeczywiste, bo to na tym etapie naprawdę bardzo trudno oceniać, co jest prawdą. Te jednostki specjalizacji i WDW podobno nie za bardzo z Wagnerowcami chcą się ścierać. No ale to jest zrozumiałe, bo przecież Wagnerowcy, ten core tego Wagnera grupy, to są przecież byli specnazowcy, to są koledzy z szeregów. Dokładnie tak, to są byli ich dowódcy często. To są często ludzie, byli dowódcy i to ci dowódcy, którzy byli takimi osobami charyzmatycznymi często i cieszącymi się poważaniem. Tu też ciekawe, jak zachowa się generał Tepliński, dowódca WDW, I na teatrze jeden z zastępców Gierasimowa, też bardzo ważna. Panie generale, wspomniał pan... Stąd mówię właśnie, jeszcze dokończę, panie redaktorze, stąd mówię, że bardzo ważna będzie postawa generałów rosyjskich. Jakie rozkazy wydadzą swoim ludziom? Tak, ten Surowikin według jednych doniesień już przeszedł na stronę Prigożyna. Podobno panowie zawsze mieli dobre kontakty i dobrą chemię. Tak, jakieś tam relacje między nimi rzeczywiście istniały. Natomiast tak, z jednej strony Surowikin, jego bodajże wczorajsza wypowiedź, która jednak sugerowałaby, że jest po stronie, no nazwijmy to, lojalistów, ale ona była bardzo ostrożna, te słowa były bardzo wyważone. One trochę brzmiały jak wypowiadane pod presją, I wcale bym nie wykluczał, że to jest gra, bo Surowikin jest bardzo doświadczonym graczem i on obserwuje, po której stronie się opowiedzieć. Tu myślę, że to nie ma nic wspólnego z lojalnością, tylko to jest kwestia interesów, po prostu. Po której stronie się będzie bardziej opłacało? No przyłączy się pewnie, najchętniej by się przyłączył do zwycięzców, natomiast w kontekście jego, żeby zaraz przejdziemy do szczegółów bitwy o Moskwę, on kontroluje, dużo ma wpływ na to, co dzieje się w Syrii. Podobno z Syrii przerzucane są jakieś posiłki za jego zgodą. Może oko przymrużył na to, ale się Wagnerowców i najemników stamtąd. No i to jest też zastanawiające, bo teoretycznie żaden samolot bez zgody elementów zarządzania przestrzenią powietrzną, zarówno wojskową, jak i cywilną, szczególnie w warunkach konfliktu, nie powinien wejść w strefę powietrzną Moskwy. No i teraz jeżeli rzeczywiście, no bo te posiłki tylko drogą lotniczą mogą być przerzucane, jeżeli tak się dzieje, to musi być tu opcja właśnie najpewniej wojskowa, która zezwala na to. No proszę. Więc to na pewno... Tu na pewno są gracze, zresztą no, na pewno oba jesteśmy przekonani, że to co robi Prigożyn, on jednak to skonsultował z kimś, on jednak to przygotował. Gdzieś ta sieć kontaktów musiała istnieć i zapewne, bo to z kolei jest trochę głębszy temat, kto z kim tam grał przy jednym stole i jak gdyby jak te atuty zostawały przy tym stole rozdawane. Natomiast ja myślę, że Prigożyn, który miał być jednym z asów, dość niespodziewanie w tej grze stał się jokerem. Dobrze powiedziane. Natomiast co jest ciekawe, panie pułkowniku, wszystko trochę tak zaczęło się od konfliktu grupa Wagnera kontra armia. On cały czas na MON nadawał. Ten marsz na początku miał być marszem na Moskwę, żeby zająć Ministerstwo Obrony, zrobić tam porządek, tak deklarował. Dwóch takich głównych jego wrogów to Szojgu i Gierasimow, najważniejsi dwaj generałowie rosyjscy, ale jak rozumiem w armii rosyjskiej nie wszyscy są po stronie Szojgu i Gierasimowa. Tam też są różne grupy i różni generałowie, też może niezadowoleni ze swoich przełożonych, którym bliżej po prostu do Prigożyna. Znaczy z całą pewnością, bo gdybyśmy spojrzeli na Prigożyna, przez wiele lat on był protegowanym Putina. On nigdy nie doszedłby do tego miejsca, w którym obecnie jest, bo musimy pamiętać, o kim mówimy, o byłym skazańcu, bez żadnego wykształcenia, ale
o człowieku, któremu nie można odmówić naprawdę dużej inteligencji, dużej takiej sprawności w funkcjonowaniu w tym rosyjskim świecie. Po części ta sprawność wynika, że jest to świat patologiczny, a Prigozhin jest i wywodzi się z rosyjskich patologii, więc on bardzo sprawnie w nich się porusza. I mówimy o człowieku, który nie jest pozbawiony charyzmy. Ja w swoim czasie robiłem pewne doświadczenie, puściłem niektóre z wypowiedzi Prigozhina oficerom naszym, żeby ocenili go z perspektywy, odsuwając wiedzę o nim, ale jakby go ocenili z perspektywy przywództwa. I jak gdyby rzeczywiście moje wrażenie się potwierdziło, że on ma określoną charyzmę. Oczywiście dalej pamiętamy o człowieku, który stworzył formację, która kastrowała jeńców, rozbijała im stawy młotem, wypruwała trzewia i wieszała na słupach. Więc żebyśmy, prawda, nie mylili charyzmy tego człowieka z jakąś pozytywnym obrazem jego, ale potrafi przyciągać do siebie ludzi. Tak, mimo że aparycję, powiedzmy delikatnie, ma no, niezbyt wyględną i klnie jak szewc, tak. Ale może na rosyjskie standardy to akurat jest plus, szczególnie wśród resortowo-mundurowych środowisk. Jest, panie redaktorze, plus, dlatego że on jest odbierany właśnie przez rosyjskie kadry, które w znakomitej części wywodzą się z obrzeży Rosji, z małych miejscowości, dla których armia była, podobnie jak dla Prigozhina, działania w jego obszarze, jak gdyby taką drogą awansu społecznego. I te jego zachowania, pamięta pan redaktor film, gdzie on chodzi i parzy herbatę wszystkim uczestnikom, im stawia te kubeczki, prawda? No swój chłop, po prostu swój chłop. Dobrze. Tak? Panie pułkowniku, tyle jeżeli chodzi o Prigozhina, ale bitwa o Moskwę to jest kluczowa sprawa. Ja od razu trochę tak się uśmiecham, bo tyle razy w tych naszych rozmowach mówił pan o tym, jak ważny jest teren, jak ważna jest geografia. Omawialiśmy Bachmut, omawialiśmy Dniepr, a teraz porozmawiajmy o terenowych warunkach bitwy o Moskwę. Wszystko się rozegra pewnie na autostradzie M4. Mówił pan o pewnych działaniach opóźniających, jakie wprowadzane są przez stronę lojalistów proputinowskich. I teraz tak, kluczowa, jak rozumiem, sprawa jest taka, jest rzeka Oka. To jest tak, jedyna, czy to jest jedyna bariera między Putinem a Prigozhinem? No nie, dlatego że Prigozhin musi się przemieszczać tak naprawdę po takich głównych ciągach komunikacyjnych, dlatego że on ma ograniczone zasoby. On musi uzupełniać paliwo. Co prawda widać, że w kolumnach są cysterny, czyli on jakiś zapas wziął, no ale cała infrastruktura taka drogowa, w tym no, bardzo prozaiczna rzecz, stacje benzynowe, on ma na głównych drogach przemieszczania się, to raz. Dwa, znaczna część jego pojazdów to nie są wojskowe pojazdy terenowe, typowo. Tam widzimy sporo cywilnych vanów, cywilnych busów. One się muszą przemieszczać w bardzo prozaiczny sposób, po prostu po asfaltowych, betonowych drogach. I teraz no, strona rosyjska prowadzi opóźniania raz bardzo, bardzo stary sposób w Rosji, czyli wywrotki z piaskiem. To w czasie puczu Janajewa podobnie blokowano drogi, wywrotki z piaskiem, natomiast to nie zatrzymało Prigozhina, dlatego że on ciągnie czołgi z sobą. No i czołg zjeżdża z lawety i tam widzieliśmy ślady ewidentnie gąsienic, bo pojawiły się filmy z rozbitymi blokadami z tych właśnie wywrotek. I tam widać, że tam po prostu podjechał czołg, zepchnął te ciężarówki i kolumna pojechała dalej. Większym problemem mogą być rowy przeciwczołgowe, które w tej chwili są kopane. Naprawdę, ja patrzę na to i trudno człowiekowi uwierzyć, że jedna z głównych rosyjskich autostrad właśnie jest rwana przez koparki i są kopane rowy przeciwczołgowe, prawda? No to jest... Tak. Panie pułkowniku, a widział pan miny tych biednych, zwykłych kierowców, którzy akurat trafili na to? Tak, nie mogą przejechać, bo... Którzy się 2 minuty spóźnili, tak. Prawda? I koparka im przed maskami rwie po prostu autostradę. No ale to,
to jak gdyby kto sieje wiatr, ten zbiera burzę i to są właśnie to są owoce tej burzy. Natomiast to może spowolnić ruch. A mosty? Właśnie i teraz właśnie kwestia mostów. Mosty są zablokowane. Nie mam pojęcia, czy jak gdyby lojaliści poszli tak daleko i zaminowali je. No ja bym się nie zdziwił absolutnie, że to wykonano. Więc to jest w stanie spowolnić ruch. Dlaczego? No gra jest właśnie o to, żeby jednostki, które mają dużą skuteczność, miały czas wrócić z frontu. Po prostu. Czyli to są działania opóźniające. Działania opóźniające i one nie są panicznie rozpaczliwe, czyli niecelowe, nie, one celowe są. One celowe są. Oczywiście dalej jest pytanie, czy te jednostki z frontu ruszą. Tego nie wiemy. Oczywiście. Dobrze, to teraz tak. Ja widziałem taki surrealistyczny widok. Są zdjęcia, na których widać, że jest na nasypie autostrada wjazdowa do Moskwy, jakieś hurtownie, tak jak zawsze przed dużymi miastami w Europie Wschodniej, reklamy i Rosgwardia leżą wzdłuż tej drogi z bronią maszynową, czekając na wagnerowców, czyli tam no naprawdę muszą się bardzo tego obawiać. Tak, tylko pytanie, czy Rosgwardia stawi opór? To jest też zastanawiające. Co prawda Rosgwardia miała stanowić taką putinowską gwardię, bo to jest formacja wojsk wewnętrznych, która nie podlega pod MSW, tylko bezpośrednio pod Putina. To jest właśnie ciekawe, bo to jest jedyna formacja, która ma bezpośrednią podległość pod prezydenta, a nie pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, więc jak gdyby wpływ Putina powinien być duży. Dowódcy Rosgwardii byli zawsze wyznaczani z jego najbliższych współpracowników, więc ja sądzę, że dowództwo pozostanie wierne mu. Pytanie, na ile szeregowi funkcjonariusze będą gotowi walczyć, bo jednak Wagner owiany jest sławą, złą sławą z perspektywy naszej, ale jest. Zdobywcy Bachmutu. Tak, poprzedza opinia skutecznych wojowników. No i teraz pytanie o morale tych jednostek, czy one lekko uzbrojone będą gotowe stawiać opór lepiej wyposażonym i bardziej doświadczonym Wagnerowcom. Jeżeli tak, to mówię, jest szansa, że tego czasu na powrót jednostek z frontu wystarczy. Mhm. Myślę, że tutaj, panie pułkowniku, są dwa aspekty. Jednej strony strach ludzki, po prostu, że idą ci osławieni krwiożerczy Wagnerowcy i po prostu nas zabiją, więc może lepiej rzucić karabin i uciekać w krzaki. Ale druga rzecz, no już taka czysto, że trudno się strzela do rodaka. Może to jest mój brat, może to jest mój szwagier, może to jest mój wujek, nie? Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że Putin cały czas wysyłał, on od tygodni wysyłał przekaz, że jego wrogiem nie są żołnierze, funkcjonariusze, a wręcz odwrotnie. Wszystko, co on robi, to jest właśnie w imię, żeby ich poświęcenie miało sens. Prigożyn? Tak. I Prigożyn budował tygodniami ten obraz i przekaz. No więc wcale nie muszą być Wagnerowcy postrzegani jako wróg i zagrożenie. No tu jest kluczowe pytanie, na ile osłabła pozycja Putina. Bo tak naprawdę w tej chwili to już jest konflikt, pomimo że Prigożyn początkowo Putina omijał w swoich jak gdyby atakach. Tak? Prezydent Rosji tu był nietykalny, no ale po wypowiedzi Putina, gdzie, bo tu była wypowiedź jasna, jest mowa o zdradzie, przedkładaniu prywatnych interesów nad dobro ojczyzny. Tu przekaz jest bardzo jasny i tu już żadnej chemii między Putinem a Prigożynem na pewno nie ma. I teraz pytanie, czy autorytet prezydenta Rosji, który był zawsze mimo wszystko wysoko u Rosjan, postawiony na tyle osłabł, że ta charyzma i ten imidż budowany przez Prigożyna przeważy. Myślę, że na obecnym etapie nikt nie jest w stanie na to odpowiedzieć. To pokażą najbliższe dni, a może nawet godziny. To jest trochę tak. Może jutro już ten obraz będzie jaśniejszy. No właśnie, ja mam właśnie, mówiłem tu już dzisiaj w rozmowie z Zbigniewem Parafianowiczem, że ponieważ my potrzebujemy tam jednak godzinkę na montaż każdego odcinka, trochę się boję, że jak ten odcinek wypuścimy, to Putin albo Prigożyn, jeden z nich może być już trupem. Więc sytuacja, drodzy Państwo, pędzi tak nieprawdopodobny sposób. Ja do końca
przed rozmową z panem pułkownikiem jeszcze sprawdzałem, co się dzieje, żeby wszystkie ważne sprawy poruszyć. Natomiast jedna rzecz mnie zaskakuje. To znaczy jednak mimo wszystko bardzo mała aktywność lotnictwa rosyjskiego. Tak jak pan mówi, panie pułkowniku, trudno znaleźć siły, które mogą stanąć z czołgami na tej drodze i zmieść tych buntowników, ale dlaczego teraz tam nie ma po prostu nawały ogniowej i ognia lecącego z powietrza? Na początku jakieś próby były, ale wagnerowcy mówią, że zestrzelili jakieś tam śmigłowce, może nawet samolot. Jest taka informacja niepotwierdzona, rzeczywiście, że być może Ukraińcom się udało coś zestrzelić. Rzeczywiście są filmy z uderzeń bodajże K-52, który atakuje podobno pojazdy Wagnera. Natomiast też to wszystko wymaga czasu. Mimo wszystko nie jest prostą rzeczą zabranie śmigłowców, które w tej chwili stanowiły jeden z kluczowych elementów zwalczania przeciwpancernego, takiego wieloobszarowego ukraińskiej ofensywy, bo pamiętajmy, że nadal trwa nacisk Ukraińców przecież. No i teraz też decyzje o przerzucie tych sił, one też muszą być zaplanowane. Poza tym, żeby to było skuteczne, to moim zdaniem należy połączyć uderzenia śmigłowców jednak z oddziaływaniem artylerii, w tym precyzyjnej, i sił lądowych jednak. To byłoby optymalne. Natomiast śmigłowce mogą uderzyć zawsze, więc jak gdyby ich brak nie świadczy, że one są już w gotowości i na pewnym etapie one te uderzenia wykonają. Tutaj warto jak gdyby spojrzeć, że historia takich puczy wojskowych pokazuje, że lotnictwo bardzo często jest jednak bardziej lojalistyczne niż inne siły. Ciekawe. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Chyba, nie wiem, czy to prawda, ale gdzieś widziałem, że ta wielka eksplozja składu paliw w Woronerzu, bo Rosjanie lojalistyczni chcieli zapobiec Rosjanom, buntownikom, przejęcie tych składów paliw, to jest właśnie robota lotnictwa rosyjskiego. Najprawdopodobniej tak, bądź uderzeń rakietowych. No tu jak gdyby precyzja jest stuprocentowa, no Rosjanie doskonale wiedzą, gdzie mają własne składy. Prawda? Panie pułkowniku. Więc naprawdę też widzę, że pan redaktor ma w ogóle wątpliwości, o czym rozmawiamy, no ale naprawdę to są scenariusze z gier komputerowych bądź filmów akcji. Czy to się dzieje po prostu? To jest to pytanie, które ja sobie zadałem, widząc kulę ognia nad Woronerzem, i to nie HIMARS ukraiński czy Storm Shadow, tylko właśnie tłuką po swoich. Natomiast jeżeli chodzi o uzbrojenie, w momencie, kiedy przejęli Rostów buntownicy, i tam jest mnóstwo sprzętu, między innymi S-300. Eksperci mówią, że ruszono to S-300. Czy to oznacza, że Wagnerowcy i Prigorzyn podciągną pod Moskwę F-300 i będą tłukli w Kreml? Czy to jest w ogóle już jakiś kompletnie scenariusz bajkowy? Naprawdę, no panie redaktorze, tu się nie da prognozować. Naprawdę, to tutaj poziom jak gdyby tej aberracji, która dzieje się, jest tak olbrzymi, no bo naprawdę mówimy o prywatnej organizacji wojskowej, która nie ma prawa istnieć zgodnie z rosyjskim prawem i ich konstytucją, prawda, którą rozbudowali do liczby 50 tysięcy, wyciągając z więzień skazańców niezgodnie z czymkolwiek. Część z nich została zmasakrowana na polu walki, część rozeszła się po Rosji, uniewinniona, też w zasadzie nie poza jakimikolwiek ustaleniami prawnymi, a tym wszystkim kieruje człowiek, który zbudował swoją karierę na korupcji w usługach logistycznych dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, no bo on tak tworzył swoje pieniądze, tak? Jego pieniądze przede wszystkim powstały z czego? No z outsourcingu dla armii rosyjskiej, dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, no, gdzie ten outsourcing był po prostu źródłem takiej korupcji, że to legendy krążyły o tym. No więc, no,
jeżeli to jest bazą naszych rozważań, no to jak gdyby naprawdę nie wiadomo, w którym miejscu to się skończy. Tak. Mnie się zawsze podoba to, jaki humor mają internauci. Mianowicie pierwszy mem, który widziałem, to orzeł dwugłowy rosyjski i dwa orły się dziobią te głowy. Nie wiem, czy pan widział. A druga rzecz to ukraińscy żołnierze i to autentyk. Oni to nagrali. Siedzą, śledzą wiadomości z Rosji i jedzą popcorn. Zaraz właśnie przejdziemy, panie pułkowniku, do tego skutków, bo jeszcze mam, drodzy państwo, to od razu was uprzedzę, co nas czeka jeszcze dzisiaj. Po pierwsze, skutki dla wojny na Ukrainie oczywiście i co teraz robią Ukraińcy. Dwa, Białoruś, bo tutaj się zagotowało, ale jeszcze chcę skończyć, panie pułkowniku, ten wątek. W Moskwie de facto stan wyjątkowy, lotnisko obstawione FSB i OMON-em. Podobno Putin, samolot z Putinem albo już grzeje silniki, albo jest gotowy do odlotu do Petersburga. Jak pan myśli, zostanie Putin czy zwieje? To znaczy się, ja sądzę, że tutaj wszystko mówi, jak już byliśmy przy memach, mem ze zdjęciem Putina i podpisem nie potrzebuje amunicji, tylko podwózki. Prawda? Więc to jest wiadomo do czego nawiązujący. Natomiast mówiąc poważnie, akurat ten ruch nie byłby niczym niezwykłym i on byłby naturalny. Tak, jeżeli Moskwa ma być atakowana, jeżeli rzeczywiście jest zagrożona, no to jak gdyby to są procedury, które w zasadzie każde państwo mocarstwowe opracowane ma, czyli jeżeli ma dokąd przerzucić swoje władze, na pewno w Petersburgu istnieje alternatywny punkt kierowania i tak dalej. No to akurat mnie nie dziwi i to byłoby wręcz uzasadnione. Natomiast dalej, być może prezydent Federacji Rosyjskiej zostanie zmuszony do opuszczenia Moskwy, tak, przez prywatną organizację wojskową, którą sam stworzył de facto. Tak jest. No. Panie pułkowniku, jak zapytam jako fachowca, starczy w baku tego samolotu do Ugandy paliwa? Być może on ma możliwość tankowania w powietrzu, może Amerykanie tu nawet pomogą. No dobrze, okej. A jeszcze jeden wątek, panie redaktorze, bo mówiąc o puczu wojskowym w Rosji, bo tu mówimy o puczu, musimy mieć w głowie, że to jest pucz wojskowy w państwie, które dysponuje taktyczną i strategiczną bronią jądrową. I tu się robi zupełnie mało śmiesznie, tym bardziej, że pojawiły się informacje, że jedna z jednostek Wagnera, tak, zmierza w stronę składów, ale poziomu strategicznego, głowic nuklearnych, czyli tych, które na pewno są w stanie aktywności. Tak, to nie jest jakiś złom, tak, tylko to jest ten poziom, który na pewno jest utrzymywany do relatywnie szybkiego użycia. A naprawdę nie mamy wiedzy, jakie są rosyjskie zabezpieczenia, jeśli chodzi o głowice nuklearne. Więc tu się robi w ogóle niebezpiecznie. Oczywiście to nie jest film kina akcji, gdzie goście wejdą i jednym przyciskiem, czy tam jakimś magicznym kluczem spowodują zagrożenie wystrzelenia głowic. No nie, przede wszystkim głowice i ich nośniki nie są nigdy w jednym miejscu. Prawda? Jeżeli mówimy o tego typie, o składach głowic, tak? Ale fakt pozostaje faktem. No po coś tą jednostkę wysłano tam. Tak. Ta miejscowość, nawet wypisałem sobie, panie pułkowniku, nazywa się Borisoglebsk. Tam znajduje tak, się... Tam jest obiekt ileś tam, bo w nomenklaturze rosyjskiej to są obiekty i tam jest z reguły czterocyfrowy kod i właśnie tak to funkcjonuje. No więc to jak gdyby w tą stronę Wagnerowcy zmierzają również. Na pewno nie jest to przypadkowa jednostka, która akurat w tym kierunku ruszyła. No tak, jak zawsze wiadomo, że wojny domowe są najbardziej zaciekłe, najbardziej krwawe, najbardziej okrutne i teraz myślę o tym, że obie strony tej wojny będą miały broń jądrową i w ogóle dostanie się broń jądrowa w ręce Prigożyna. O kurczę, myślę, że dlatego właśnie świat z takim zapartym tchem, między innymi Amerykanie, którzy są bardzo zaniepokojeni, jak ogłosił Biały Dom tym, co się dzieje, śledzą te wydarzenia. Tak, no dokładnie to się nie mieliśmy do tej pory za wyjątkiem puczu Janajewa, ale on miał też nieco inny
zupełnie przebieg i tu jak gdyby zagrożenia, że któraś ze stron w sposób niekontrolowany spróbuje użyć głowic, no to nie istniał, tak? Ale mamy chyba w ogóle w historii świata pierwszy raz do czynienia z sytuacją, gdzie mamy pucz robiony przez ludzi, którzy w zasadzie są zupełnie poza przewidywalnością. A w tle jest broń jądrowa właśnie. Tak jest. Naprawdę muszę powiedzieć, że to jest szokujące. Ostatnie pytanie i przedostatnie pytanie, zanim przejdziemy do wątku wojny na Ukrainie, to jest tak. Ja wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że ta rozgwardia jednak albo się nie chce bić, albo po prostu zostaje pobita na tych przedpolach Moskwy i te kolumny Wagnerowców pędzące trochę jak z Mad Maxa w jakichś tam vanach cywilnych z czołgami na lewetach dostają się na teren Moskwy. Jak wygląda taki scenariusz? Oni mają opracowany jakiś plan, tak jak operacja Walkiria w 1944, jak opanować stolicę Imperium, bo w końcu to jest kilkunastomilionowe miasto, ich tam jest kilka tysięcy pewnie dotrze. To znaczy tak, na pewno Prigorzyn przygotowywał operację od kilku tygodni, podejrzewam, dlatego że sprawność, z jaką dotarli, zajęli Woronerz, zajęli najpierw lotnisko pod Rostowem, potem Rostów, tu w ogóle pomijam kuriozalny fakt, że Prigorzyn wchodzi do sztabu okręgu wojskowego, nie wiem, jakby to była biedra ochraniana, to się biedronka ochraniana przez emeryta, z całym szacunkiem dla tych ludzi, którzy wykonują ważną i potrzebną pracę, no ale jednak sztab okręgu, w zasadzie u Rosjan standardowo ten poziom to jest batalion ochrony, czyli paruset ludzi i sama obsada sztabu to jest kolejnych paruset ludzi, a Prigorzyn wszedł tam po prostu jak do siebie, mało tego, on się tam zachowywał, jakby był u siebie, więc to w ogóle jest coś niesamowitego. Naprawdę trudno mi jest nawet sobie wyobrazić, w jaki sposób zafunkcjonowały tam jakiekolwiek systemy zabezpieczenia obiektu, tak? No bo nie wiem, no Prigorzyn podjechał co? Czołgiem, złamał szlaban, wysiadł z tego czołgu, czy nie wiem, nacisnął domofon, to ja Prigorzyn, otwierajcie, czy po prostu podszedł z grupą swoich ochraniarzy i kazał wartownikom odłożyć broń. Prawda? Chyba tak. No. Ja mówiliśmy dzisiaj już wcześniej o tym filmie, w pierwszym odcinku dzisiejszym Historii Realnej, że generał rosyjski siedzi nieuzbrojony, ma tylko pas, nie ma czapki i rozmawia sobie, jakąś taką pogawędkę ucina z Prigorzynem, który jest obwieszony sprzętem, wokół niego jego goryle też z bronią długą. Wygląda ten oficer, jakby był wzięty do niewoli albo co najmniej mocno przestraszony. Dokładnie, ale nawet mowa ciała tych ludzi wiele mówi, bo Prigorzyn siedzi wyluzowany jak u siebie, a dowódca okręgu wojskowego właśnie dosłownie jak na szpilkach. On jest w swoim sztabie przecież. Jeszcze wczoraj to był jego sztab. I co, nagle on się czuje rzeczywiście tam jak jeniec. No, zresztą podejrzewam, że nieformalnie chyba nawet nim by. Dobrze, panie pułkowniku, ale jak, wróćmy do tematu Moskwy, jak się zdobywa kilkunastomilionowe miasto, stolicę wielkiego, gigantycznego imperium? Nie wiem, jest wytypowane 40 budynków kluczowych, przecina się kable jak na filmie i zajmuje Kreml. Jak to w ogóle zrobić? To znaczy się typuje się kluczowe obiekty w pierwszej kolejności i z reguły są to budynki administracji centralnej, budynki centralnych władz wojskowych, stacje radiowe, telewizyjne oraz miejsca kluczowe dla komunikacji, czyli estakady, skrzyżowania i tak dalej. I po prostu się kontroluje tylko wybrane punkty miasta. Natomiast w przypadku Moskwy to mówimy naprawdę o dużej liczbie tych punktów i Prigorzyn tym, co idzie na Moskwę, w pełni zabezpieczyć terenu nie jest. Natomiast gdyby nawet on w jakimś sensie tą Moskwę zdobył, no ona najprawdopodobniej będzie pusta. Nie jest to dobra paralela, bo Prigorzynowi do Napoleona daleko, chociaż pojawiły się takie porównania, no ale Napoleon zajął Moskwę i co z tego?
nic to nie zmieniło. I w tym wypadku to jest przekaz propagandowy, bo nikogo tam nie zastanie, który jak gdyby byłby chętny do współpracy, a z kolei jeżeli są chętni, to nie jest wymagane zajęcie Moskwy. Prawda? Więc to jest raczej przekaz i teraz jeżeli w Moskwie zostaną jacyś generałowie gotowi się spotkać z Prigożynem, to będziemy wiedzieli, kto jest skłonny zagrać po jego stronie. To nam pokaże, jak gdyby kto jest skłonny tą rękę podać mu, podać rękę diabłu. A kto się opowie? To będzie pierwszy przekaz, pierwsza informacja, kto jest skłonny grać razem z Prigożynem. No dobrze, ale scenariusz taki, bo my piszemy scenariusz, jak spojrzycie, Toma Clancy'ego w tej chwili, no ale wszystko jest na stole, wszystko jest możliwe, ale scenariusz, którym Prigożyn zajmuje Kreml i siada sobie na fotelu prezydenta Federacji Rosyjskiej na Kremlu, Putin ewakuuje się do Petersburga i stamtąd kieruje swoimi siłami, no to de facto to jest po prostu jakieś naprawdę science fiction. Dwie stolice, dwóch, rozumiem, że Prigożyn by się może proklamował prezydentem czy tam innym dyktatorem, no to już jest wojna domowa na całego. Co, potem Putin musiałby odbijać tę Moskwę? No, panie redaktorze, no tak, w fotelu przewodniczącego Senatu amerykańskiego siedział szaman z rogami bizona na głowie, więc, prawda? Więc dzieją się dziwne rzeczy i to, że Prigożyn w tym fotelu usiądzie, nie jest wcale takie nieprawdopodobne. Natomiast dalej, to nie będzie kluczowe. Kluczowe na obecnym etapie konfliktu jest to, co zrobią rosyjscy generałowie i to nie tylko ci najwyższego szczebla, bo oni mogą wydać rozkazy, ale na przykład dowódcy armii, dowódcy brygad mogą się okazać lojalistyczni i ich nie wykonać. Tak. Drodzy Państwo, zobaczymy, co zrobi Putin. Czy zachować jak Zełenski, w co wątpię, w Kijowie 500 dni temu, czyli nie pęknie i nie skorzysta z podwózki. Albo Stalin, inny przykład, jak podobno, taka jest legenda, podchodziły niemieckie czołówki pancerne pod Moskwę w 1941, to on już był w drodze na dworzec, ale zawrócił, kazał zawrócić, mówi, jak Moskwa padnie, to ja też. Natomiast jest drugi scenariusz następujący, że jednak Prigożyn na przykład cofnie się spod Moskwy, bo dostanie tam po łapach, ale utrzyma przez czas, no właśnie, nieokreślony, tereny, które zdobył. Jeżeli spojrzeć na miasta, które już zdobył albo toczą się o nie walki, to jest to Rostow, 1,1 miliona mieszkańców, Rostów, Woronesz, 1,1 miliona mieszkańców, Krasnodar, milion mieszkańców, Wołgograd, czyli były Stalingrad, drodzy Państwo, 950 tysięcy mieszkańców, plus te wszystkie wioski południowo-zachodniej Rosji, to on tam ma terytorium całkiem solidnego europejskiego państwa już opanowane. Czy myśli pan, panie pułkowniku, że on będzie tworzył tam jakąś republikę pod swoim zarządem? Nie ma na to sił i nie ma administracji, tak? Putin ma wojowników, ale nie ma administracji. Prigożyn? Putin, tak, przepraszam. Prigożyn nie dysponuje zasobami tworzenia państwowości absolutnie. Poza tym mimo wszystko 20 tysięcy ludzi to są niepełne dwie dywizje tak naprawdę. I to nie jest aż tak wiele. W tej chwili to jest dużo, dlatego że armia rosyjska nie dysponuje silnymi jednostkami, bo prawie wszystko ma na froncie. To jest takie bardzo, bardzo miękkie podbrzusze, bo to jest od rejonu działań bezpośrednich tam od 600 do 900 kilometrów gdzieś. I to jest tak, na tyle daleko, że nie ma potrzeby utrzymywania tam dużych sił, prawda? Ale na tyle blisko, że jak coś tam stacjonowało, to poszło na front. Więc to jest takie typowe, miękkie podbrzusze rejonu działań. I to jest akurat zbiegiem okoliczności dosyć dla Wagnera bardzo szczęśliwe. Natomiast, bo tu nie dokończyliśmy myśli jeszcze samego planowania tej operacji i sposobu, bo tak, Wagner to musiał zaplanować wcześniej, Wagner w sensie organizacja i Prigożyn
który ma dobrych planistów. On sam wykształcenia wojskowego nie ma, ale potrafi sobie doskonale znaleźć ludzi, którzy realizują mu te zadania. I to musiało być planowane, musiało być prowadzone pewne rozpoznanie, przygotowania i tak dalej. I mnie zastanawia, dlaczego rosyjskie służby, które muszą mieć swoich ludzi w organizacji Prigożyna, no nie ma opcji, nie wierzę, żeby nie mieli. I nie wierzę, że te służby nie wiedziały o przygotowaniach. Natomiast wiele wskazuje na to, że służby wiedziały, ale niewiele z tymi informacjami zrobiły, bądź wręcz nic. No ale to jest rewelacja, panie pułkowniku, bo przecież od lat czytamy, że cały reżim Putina opiera się na tak zwanych siłownikach, czyli weteranach KGB i FSB. On sam wywodzi się z tego środowiska. To znaczy co, jego własne środowisko ma go dość? Nie wiem, ale to jest bardzo zastanawiające. No, bo nie wierzę, że Prigożyn wykonał operację... Nie sądzę, że tam ruszyło od razu 20 tysięcy, ale niech ruszyła połowa, 10 tysięcy. Że to się odbyło bez przygotowań, bez planowania, bez spotkań sztabu, bez rekonesansów, bez przygotowań. Nie mam możliwości, moim zdaniem, żeby służby, no chyba, że są upośledzone już do niesamowitego poziomu. Naprawdę, to musiałby być poziom upośledzeń ślepego i głuchego, tak, który jeszcze nie wie, że jest ślepy i głuchy. W Rosji wszystko, panie pułkowniku, możliwe. Drodzy państwo, trzymamy rękę na pulsie. Jutro pewnie znowu, mimo że jest niedziela, będziemy dalej śledzić wydarzenia i informować państwa o tym, co się dzieje, analizować to, co się dzieje na froncie. Może rano się już obudzimy z innym prezydentem Federacji Rosyjskiej albo z Moskwą w rękach rebeliantów. Zobaczymy, ale... Teraz dwa punkty programu, które państwu obiecałem. Jeden, pucz Prigożyna, a wojna na Ukrainie. Dwa, pucz Prigożyna, a Białoruś. Zacznijmy oczywiście od pierwszej sprawy. No to co? Wielki prezent dla Ukraińców, to jest jasne, ale czy to oznacza, że otwiera się okno możliwości i teraz, w tej chwili jest ten moment, w którym należy dokonać potężnego uderzenia i te linie rosyjskie mogą pęknąć? Tak, na pewno morale jednostek rosyjskich zauważalnie spadło. Tu nie ma wątpliwości, bo informacje docierają do żołnierzy rosyjskich i one tak mogą mieć bardzo zniekształconą formę, czyli plotek. Ja byłem wielokrotnie świadkiem, jak działa plotka, kiedy żołnierze są z dala od rzetelnych źródeł informacji. Tak, obserwowałem w Iraku, w Afganistanie, jak potrafią rozprzestrzeniać się plotki. A jeszcze przy tym, jak gdyby nasi żołnierze nie byli przecież odcięci dosłownie od źródeł. A i tak te plotki tam szerzyły się czasem jak dosłownie ogień na suchej łące. A w przypadku Rosji, gdzie jak gdyby przekonanie, że wszyscy kłamią, jest powszechne i się nawzajem oszukują. Naprawdę podejrzewam, że to, co się dzieje w tej chwili w szeregach rosyjskich, tych żołnierzy na pierwszych liniach, to tam sobie opowiadają cuda. Więc to jest pierwszy argument na tak, że jest to moment na mocne uderzenie. Zanim to dowódcy ogarną, zanim to zaczną prostować. Po drugie, nie wiemy, jak zachowają się właśnie dowódcy rosyjscy. Czy to są lojaliści, czy wręcz przeciwnie, ludzie, którzy są skłonni wesprzeć Prigożyna w jego puczu wojskowym. Może się zdarzyć, że pewne jednostki zaczną opuszczać front. No znamy takie przykłady, końcówka I wojny światowej, gdzie praktycznie front rosyjski przestał w pewnym momencie. Ale to istnieje, Putin, prawda? Putin, panie pułkowniku, w dzisiejszym swoim orędziu czy wystąpieniu użył tej analogii. Powiedział właśnie, nie idźcie w tą stronę, koledzy wagnerowcy, bo powtarzacie scenariusz 1917 roku, kiedy mieliśmy pewne zwycięstwo rzekomo nad państwami centralnymi, a cios w plecy i przegraliśmy. No. I rewolucja. Tak. Dokładnie. Dobrze, tak. Panie pułkowniku, ale pan mówił... Więc to jest druga...
druga odpowiedź na tak jeszcze i jeszcze trzecia może. Być może będzie to skoordynowany ruch jednostek rosyjskich, czyli odwody rosyjskie odejdą, żeby zabezpieczyć Moskwę i de facto odbić, tak, Rostów, Woronesz i tak dalej. W związku z czym zdolność oddziaływania Rosjan, jeżeli nawet nie na kierunku zaporowskim, ale na innych kierunkach, gdzie Rosjanie ostatnio zwiększyli swoją aktywność, ona osłabnie. Więc to jest kolejna odpowiedź na pytanie pana redaktora, że tak, że to jest ten moment. Dobrze, to ja w takim razie powiem następująca rzecz, która mi przychodzi do głowy. Znowu rzut oka na geografię. Cały ten front zaporowski, tam toczą się walki, wszystko trzeszczy. Ja słyszałem, że Rostow i jego okolice, właśnie te miasta, które są, te tereny pod kontrolą Wagnerowców, były naturalnym zapleczem dla tego frontu. Przez Rostow szły linie kolejowe, przez które szło zaopatrzenie, amunicja, żarcie dla tych żołnierzy w okopach. No jeżeli to jest teraz w rękach Wagnera, to czy to nie jest trochę tak, że Prigożyn ma klucz do całej wojny? Jak on to wszystko zamknie, to odetnie te oddziały od zaopatrzenia i front pęknie po prostu. Dokładnie tak. No, okręg południowy był zapleczem dla, jak sama nazwa wskazuje, południowego odcinka frontu, prawda? No, w naturalny sposób, tak jak pan redaktor mówi. Natomiast jak gdyby skutki tego, one się pojawią dopiero po kilku dniach. Bo to nie jest tak, że ta amunicja jednak ona płynęła z dnia na dzień. Po drodze jest sporo magazynów przejściowych. Przynajmniej zakładam, że tak to Rosjanie rozwinęli. Zresztą no to musi tak być, bo inaczej nie zachowano by płynności dostaw. To nie działa tak, że z wagonów prosto amunicja ciężarówkami jedzie do armat, które strzelają. Chociaż takie pojedyncze wypadki podobno były. Ale to dopiero będzie widać za kilka dni. Ale rzeczywiście tak. Ale to jest też kolejny argument na tak, oczywiście. Natomiast nie wiadomo, czy Wagnerowcy zaczną utrudniać to. Panie pułkowniku, a może już utrudnili i straty są nieodwracalne w tym sensie, że gdybym ja był Prigożynem i wpadł do takiego Rostowa, natychmiast bym zabrał wszystkie transportery, czołgi, amunicję i pchnął to na Moskwę. Więc może tego wszystkiego, co miało pójść na front południowy, już tam nie ma, bo tego używa teraz Prigożyn w swojej prywatnej wojence z Putinem. A nie, to, że zapasy bieżące on zużył, no to tego to jestem pewny. To na pewno, tak? Zresztą miasta nie są wybrane przypadkowo, bo one stanowiły, jak gdyby znajdowały się tam znaczne zapasy właśnie materiału wojennego niezbędnego do prowadzenia walki. Także to, że on opróżnił magazyny, to na pewno. To akurat wątpliwości nie mam. Więc jak gdyby rzeczywiście ten problem za kilka dni zacznie pojawiać się na froncie. Przy czym tak, też jak rosyjscy dowódcy armii mają planować zaopatrywanie logistyczne, czyli bieżące zużycie na przykład amunicji artyleryjskiej, nie mając pewności, czy kolejne partie dotrą, uzupełniając to, co zaplanowali zużyć. No bo oni planowali zużycie do sytuacji, ale równocześnie do możliwości jej uzupełniania. A w tej chwili oni zupełnie nie wiedzą, zakładam, no to naturalne, czy ta amunicja dalej płynąć będzie i w jakiej ilości, prawda? No dobrze, panie pułkowniku, ale też jak pan spojrzy na tych, którzy wysyłają to, na przykład jeżeli magazyn jest gdzieś pod Moskwą, to po pierwsze, teraz nie będą wysyłać, bo nie wiadomo, w czyjej łapy to wpadnie, a po drugie, drogi są rozwalone i linie kolejowe pewnie też, więc będzie trzeba, żeby potem puścić w drugą stronę sprzęt dla frontu, trzeba będzie wszystko naprawić. Myślę, że mają teraz ból głowy Rosjanie i teraz Zbigniew Parafianowicz taką sugestię postawił. Był taki wywiad Zełenskiego, w którym z Washington Post bodajże, i jemu tam się wymsknęło, że Prigożyn był w jakichś kontaktach ze służbami ukraińskimi. Myśli pan, że zrobił jakiś układ i może być, no nie mówię, że agentem ukraińskich służb, ale może w jakiś sposób dogadany z Ukraińcami? Bo to jest naprawdę no, prezent dla Ukrainy. To znaczy się tak, ja jestem przekonany, że ukraiński chór, czyli biuro wywiadu wojskowego,
działa według sentencji, którą kiedyś powiedział Churchill, że gdyby Hitler wypowiedział diabłu wojnę, to sprzymierzyłbym się z piekłem. I na pewno chór jest gotów wejść w pewne układy i relacje z każdym, kto pomoże im odbić rejony okupowane. I oczywiście, że potencjalnym celem takich układów jest Prigorzyn, więc ja jestem przekonany, że wywiad ukraiński czynił próby, na ile skuteczne, no tego nie wiemy, ale z całą pewnością takie ruchy odbywały się. Przekonany jestem, przy czym ja jestem pewny, że nie tylko wywiad ukraiński, ale wywiady kilku innych państw, które są zaangażowane pośrednio. No tak, tak, odsyłam Państwa do tego odcinka, który nagraliśmy kilka godzin temu ze Zbigniewem Parafianowiczem, bo tam słusznie wskazuje Pan Zbigniew, że przecież rodzina Prigorzyna gdzieś tam w południowej Francji mieszka, no zakładam, że też pod ochroną służb zachodnich, bo nie została objęta sankcjami. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo ciekawe, a żeby spuentować tą część poświęconą wpływowi tego puczu na wojnę na Ukrainie, to dodajmy, nie wiem, czy Pan widział na krótko przed naszym nagraniem, pojawiła się informacja, że Ukraińcy gdzieś tam zaczęli nacierać i znaleźli się na terenach, które ostatni raz były w ich rękach w 2014 roku. To oczywiście nie jest jeszcze frontalne wygonienie Rosjan ze wszystkich terenów, które zajęli w zeszłym roku, ale gdzieś tam coś drgnęło. Tak, nie wiem, czy to nie była Awdijewka bądź Marinka gdzieś tam właśnie. Natomiast mówię, no... Tutaj jak gdyby tematem naszym nie jest ofensywa ukraińska, ale ja nie krytykuję ofensywy ukraińskiej, bo nie uważam siebie za właściwą osobę, żeby uczyć Ukraińców, jak powinni walczyć, ale nie jestem optymistyczny. O, może tak. Do tej pory pan nie był. Do tej pory, bo przecież teraz wszystko... Nigdy nie byłem. Nigdy nie, nie byłem. Mam na myśli, że w tym sensie, że nie był pan tym, ale teraz wszystko się zmieszało, karty się zmieszały, teraz wszystko jest możliwe. Oczywiście, nie, nie. Teraz jak gdyby jest właśnie możliwość, że się otwiera niepowtarzalna szansa. Tak jest, tak jest. No rzeczywiście, czy Ukraińcy ją wykorzystają, szczególnie, że mają tam jeszcze jakieś odwody nieużyte, więc teoretycznie przynajmniej jest... Pierwsze, czy ona naprawdę otworzy się, bo my podajemy możliwości, które mogą się pojawić, więc pierwsze, czy one rzeczywiście się pojawią, a po drugie, czy siły zbrojne Ukrainy będą w stanie je wykorzystać. To się wyjaśni, panie pułkowniku, myślę, tak jak pan powiedział, w przeciągu kilkunastu godzin, może 24, wszystko będziemy wiedzieli. Jak się zostanie pucz błyskawicznie zdławiony, no to oczywiście nic to nie zmieni, ale... Zobaczymy, sytuacja jest rozwojowa, będziemy ją śledzić, a teraz wątek, który bardzo często się pojawia w pytaniach widzów, Białoruś. Telefon, czerwona linia na linii Moskwa-Mińsk rozgrzana do czerwoności, już Putin dzwonił do Łukaszenki i rozmawiali długo, mówił mu co się dzieje i jednocześnie jakby dyktator Białorusi miał mało problemów, to pułk Kalinowskiego zapowiedział, że wchodzi do akcji i czekajcie na sygnał. Swietłana Cichanouska, szefowa czy też przywódczyni ukraińskiej opozycji, wezwała do wygonienia okupantów i do akcji, bo teraz jest ten moment. Czy mamy do czynienia z takim efektem domina i to ruch uczyniony przez Prigorzyna pod Rostowem może zmienić sytuację polityczną w Mińsku? Jeżeli pucz rozwijałby się tak, że rzeczywiście Putin zostałby odcięty od władzy, bo trzeba pamiętać, że on może dalej oficjalnie sobie na fotelu prezydenta, niekoniecznie w Moskwie siedzieć, a mieć już znikomy wpływ na to, co się wokoło dzieje. I jeżeli ten pucz będzie się rozwijał, czyli część armii poprze go, bo to jest kluczowe, rzeczywiście na Białorusi to może być ten moment, gdzie będzie szansa, no bo mamy na Białorusi do czynienia z dyktatorem, który był co prawda sprawnie funkcjonującym w swojej przestrzeni, ale dalej pionkiem Putina. Tak? On oczywiście bardzo sprawnie robił uniki i tak dalej, ale nadal bez Putina jego władza stanie się bardzo, bardzo dyskusyjna. No pytanie na ile na Białorusi będą skłonni ludzie chwycić za broń i ja myślę, że tu znowu się pojawia kwestia armii białoruskiej. Właśnie.
Ja przepraszam, że wyjdę panu. Jeżeli armia białoruska tak, jest na tyle zinfiltrowana przez osoby wrogie reżimowi, to rzeczywiście to jest ten moment, jeżeli pucz nie zostanie zdławiony w krótkim czasie, jeżeli on się będzie rozwijał, jeżeli zacznie się taka walka o władzę już otwarta, czyli Putin straci realną władzę, w co ja wątpię jednak mimo wszystko, ale może tak się stać, to rzeczywiście. Natomiast ja powiem, że ja nie jestem do końca przekonany, czy Białoruś jest na to gotowa. Co prawda mieliśmy falę ruchów społecznych, ale tak, one zostały stłumione, znaczna opozycja w dużej części została rozbita jednak. Trudno powiedzieć, na ile odtworzyli swoje zdolności. Rzeczywiście, panie pułkowniku, chciałem tylko wtrącić, że jakiś były oficer ukraińskiej armii, przepraszam, białoruskiej armii z takim apelem wystąpił, który przeszedł na stronę opozycji swego czasu, żeby właśnie wykorzystać ten moment i żeby armia białoruska powstała przeciwko Rosjanom. No powiem, że ja nie mam wiedzy, nie mam wystarczającej ilości miarodajnych informacji, żeby ocenić to. Natomiast jeżeli taka zdolność w armii białoruskiej istnieje, plus wsparcie społeczne, co do tego wątpliwości akurat nie mam, ale to jednak to armia musi być tym elementem, który wykona ruch, bo sam pułk złożony z emigrantów, renegatów, on może wejść trochę jak legiony Piłsudskiego, ale tu musi być wsparcie sił zbrojnych, najzwyczajniej w świecie. I jeżeli ono istnieje, to rzeczywiście jest to moment, kiedy Białoruś może wykonać niesamowitą woltę. Kurczę, dzieje się, drodzy Państwo. Zobaczymy, co się z tego stanie, co z tego wyniknie wszystkiego. Oczywiście pewną komplikacją jest to, że na Białorusi jest, albo przynajmniej właśnie nie wiadomo, czy jest, czy zaraz będzie broń jądrowa rosyjska, co zapowiedzieli Rosjanie, że tam przetransportują. Natomiast ja myślę, że jeżeli Rosjanie mają teraz tak, front 1000 kilometrów ponad, pucz na własnym terytorium, no to trudno byłoby mi sobie wyobrazić, żeby jeszcze byli w stanie przeprowadzić trzecią operację i w trzecim miejscu się zaangażować, czyli na Białorusi. Więc rzeczywiście myślę, że teraz jest ten moment również dla białoruskiej opozycji. Tak, to będzie takie, sprawdzam, na ile informacje o oporze na Białorusi są rzeczywiste. No dobrze. Panie pułkowniku, bardzo panu dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Moim gościem był pan pułkownik Piotr Lewandowski i chciałem bardzo wyjątkowo panu podziękować, bo sobota, czas na spędzanie czasu z rodziną, a ja pana odciągam od spraw najważniejszych, żebyśmy się zajmowali rewolucją w jakimś odległym kraju. Znaczy, ja byłem o tyle, jak pan redaktor wie, troszeczkę dyskutowaliśmy, czy robić nagranie, dlatego że to jest bardzo ryzykowny moment, bo dosłownie to, o czym mówimy, może się okazać, że w ciągu godzin kilku następnych już się wyjaśniło. Ale pewnie na gorąco też takie komentarze potrzebne. No, oczywiście, one też są takie jak klisza. Będziecie, zwracam się teraz do widzów, drodzy Państwo, oglądali to za rok, dwa, trzy, cztery, dziesięć i zobaczycie, co się działo wieczorem w sobotę w dniu puczu Prigożyna, który jestem przekonany, że przejdzie do historii. Książki będą powstawały na temat wydarzeń, które teraz obserwujemy na żywo. Tak, bo rzeczywiście sytuacja jak na XXI wiek jest absolutnie kuriozalna. Takie rzeczy działy się, pan redaktor pamięta, w czasie wojen wyzwoleńczych, antykolonialnych w Afryce, gdzie oddziały najemników buntowały się, czyli Rodezja, Kongo i tam, prawda, natomiast Mozambik, ale tu żebyśmy, powiedzmy sobie, w Europie w XXI wieku byli świadkami puczu robione przez prywatną organizację wojskową. Myślę, że 2 lata temu nikt się tego nie spodziewał. Jak sobie poradzi druga armia świata, mówię to z przekąsem, z puczem grupy Wagnera, myślę, że już niedługo zobaczymy. Oglądajcie, drodzy Państwo, historię realną, będziemy na bieżąco wszystko analizować. Panie pułkowniku, jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję również naszym widzom, którzy nas oglądali. Wielki kciuk dla was. Dzięki, że nas wspieracie, wspieracie na Patronite, na YouTubie. Takie odcinki jak ten, odcinki specjalne powstają dzięki waszemu wsparciu. Zajrzyjcie do naszej księgarni internetowej. Pozdrawiamy naszych przyjaciół. Wielki kciuk dla Zarysu, Legimi, KFD i Speakly. Dzisiaj zbiorczo, bo jest to wydanie specjalne, nietypowe. Wszystkiego dobrego, drodzy państwo. Piotr Zychowicz, historia realna, historia naprawdę dzieje się na naszych oczach.